Witajcie kochani, nazywam się Klaudia Jachna, zapraszam Was na kolejny odcinek mojego kanału Dekorady. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować wykonanie dekoracji takiej w stylu skandynawskim, bo to nazwałabym to, że to są nowomodne tak zwane dekoracje, które przychodzą do nas, nie są one naszymi tradycyjnymi dekoracjami, ale za to są bardzo estetyczne, bezpieczne, delikatne, takie subtelne, w związku z tym idące oczywiście w kolorystykę biele, szarości i tak dalej. My oczywiście na własne potrzeby, jak to mamy w zwyczaju, przetwarzamy pewne elementy takie tradycyjne na swoje potrzeby, no i tak należy robić, z tym, że tutaj ja nie będę się teraz opierała na żadnych szarościach, dlatego, że szarości zostawmy do jakichś tam latarenek, innego rodzaju dekoracji towarzyszących innym okolicznościom. Święta Bożego Narodzenia skoncentrujemy się na kolorystyce takiej dekoracji w kremie, w śmietance z dodatkiem czerwieni. Dzisiaj chciałam Wam zaproponować dekorację do wykonania, do powieszenia w oknie, dlatego, że kilka pań pytało o taką dekorację i rzeczywiście jest to o tyle złożona sprawa, że bardzo często kupujemy sobie różnego rodzaju dekoracje do powieszenia w oknie. Są to zazwyczaj światełka LED-owe w formie różnych gwiazdek, sopelków plastikowych itd. I o tyle, że takie dekoracje są bardzo fajne, efektowne wieczorem, jak już zaświecimy, o tyle w ciągu dnia niestety no to nasze okno jest bardzo ubogie. W związku z tym zaproponuję Wam wykonanie takiego coś w formie karnisza, będę to nazwała, ok? Bo to będzie coś takiego, co sobie przywiążecie do karnisza. Karnisze mamy albo teraz bardzo często takie te odstające jednak od ściany, od gzymsu, więc spokojnie tam będzie to można dowolnie sobie zawiesić. Ewentualnie jeśli jeszcze pojawiają się czasami starego typu karnisze z żabkami, to wtedy przypinacie to do żabek, przewlekacie do kółeczek. To już dowolność tutaj zupełna, tak jak Wam będzie to po prostu odpowiadało. Opieramy się na stylu skandynawskim, tak jak wspomniałam. Przepraszam. A po czym wnosimy, że jest to styl skandynawski? Ponieważ on dominuje w tych dekoracjach kolor, jak już wspomniałam na początku, biały, ale również dodatkami czerwonymi. Są pewne elementy takie obowiązkowe. Pojawiają się również jakieś takie renifery, jakieś sweterki nosimy z tymi skandynawskimi wzorami. Mnie one osobiście jakby nie leżą w moim guście, więc zminimalizowałam tutaj tą ilość dodatków, która jest tradycyjna dla tej stylistyki, aczkolwiek no niekoniecznie, to znaczy może się właśnie pojawić, a jest taka, że tak powiem, taka bezinwazyjna, to znaczy nie będzie zakłócała naszego wnętrza i nie okaże się nagle, że mamy święta w stylu takim bądź takim, a nie naszym polskim, tradycyjnym. Zabieramy się do roboty. Do wykonania takiej dekoracji, do powieszenia jej w oknie potrzebujemy gałązek. Przede wszystkim dlatego, że taką bazą naszą będą gałązki. Ja postawiłam na gałązki takiego rodzaju bardziej dekoracyjne. To już są gałązki do kupienia na giełdzie florystycznej, ewentualnie w kwiaciarni, gdzie wiadomo, że no, tam cena będzie troszeczkę wyższa, aczkolwiek tych gałęzi nie potrzebujemy dużo. W paczce zazwyczaj tego typu gałązek, bardzo fajnych, efektownych już w samym swoim wyglądzie, zobaczcie, one są z jednej strony tak jak to gałąź przycięta, czyli z jednej strony grubsza, czyli tu już wiemy, że mamy ten brzeg, natomiast tutaj mamy ten czubeczek, gdzie ona się zawsze będzie zwężała ku czubkowi. Bardzo fajnie powyginane naturalnie, bądź nienaturalnie, myślę, że naturalnie jednak, dlatego, że te gałązki są takie, nie wyglądają mi ale jakoś tam sztucznie podrabiane. Ich kolorystyka też naturalna, właśnie taka śmietankowa, czyli nie rażąco biała. Tych gałązek w paczce przeważnie mamy około 5-7 sztuk, tam bodajże to jest jakoś tam gramatura tych paczek podana. Natomiast tutaj ja wykorzystam, myślę, że ze 3 takie gałązki, ponieważ do nich nie wykorzystujecie się na tą dekorację, dlatego, że tu raczej używamy później tańszych elementów, natomiast jedynie gałązki będą taką bazową rzeczą, którą sobie powinniście zakupić. Jeśli nie kupicie natomiast takich gałęzi, bo nie macie zwyczajnie takiej możliwości, nie zdobędziecie, nie chcecie kupować, oprzecie się po prostu na wykonaniu sobie na zwykłej, na przykład gałęzi takiej znaleźnej, gdzieś tam z ogródka, z jabłonki, z jakiegoś innego drzewka i taką gałąź wtedy możecie oczywiście sobie sprayem dostosować kolorystycznie do Waszego wnętrza. Przy tym rodzaju dekoracji koniecznie w kolorze białym. Taką dekorację będziemy też pokazywać, taką nieco bardziej wyszukaną, bardzo oryginalną dla amatorów już, tak? Dlatego, że będzie ona naprawdę niezwykle taka ekstrawagancka. Wczoraj nastąpiła taka żenująca próba nagrania przeze mnie filmu na temat dekoracji właśnie tej ekstrawaganckiej, aczkolwiek rzeczywiście byłam już strasznie zmęczona i film był przez moment w internecie, więc kto zobaczył, to przepraszam bardzo, bo na pewno takie zapytanie padnie, gdzie się podział tamten film, został przeze mnie skasowany, bo nie był on Was godzien po prostu. Nie był nagrany na życie tak, jak powinien być, a wiecie, że nie montujemy i nie tniemy, wolę to wszystko jakby powtórzyć. Słuchajcie, kochani, ja tutaj już sobie... A, i te gałązki. Do tego potrzebne jeszcze... Ja tutaj użyję, aczkolwiek no nie ma musu, troszeczkę grubsze
grubsze gałązki, z tym, że te grubsze kupuje się z kolei w paczkach i to jest wielki minus, ponieważ one są pakowane takie krótkie. I jest tutaj dużo, będziecie je mogli wykorzystać do jeszcze innych dekoracji w tym stylu, natomiast one są krótkie, więc tutaj istnieje konieczność jakiegoś tam połączenia ich. Nie chcemy tego drutować, nie chcemy tutaj nic kombinować za wiele, żeby nam nie zeszpeciło to, tej formy dekoracji, więc użyjemy sobie kleju na gorąco. Ja już pozwoliłam sobie przygotować tutaj taką bazę, czyli tak jak widzicie, zobaczcie, nie wiem czy to będzie widoczne, być może tak. Tutaj są trzy właśnie te gałęzie, takie te troszkę grubsze, ja je połączyłam klejem po prostu na gorąco, to znaczy położyłam, w miarę możliwości zetknęłam te końcówki ze sobą, pomimo tego, że one jakby tutaj całkowicie nie korespondowały ze sobą kształtem, zalałam gorącym klejem, później przewróciłam jak klej wysechł na drugą stronę i w ten sposób zabezpieczając, one po prostu mi się fajnie połączyły. Klej nie wygląda estetycznie, ale go później zatuszujemy, czyli bazę, ten tak zwany karnisz, nazwijmy to, już mamy. Wykonanie takiej dekoracji we własnym zakresie daje Wam bardzo fajne możliwości, bo możecie ją wykonać na dowolną szerokość, tak jakby panelowo ja to nazywam, to znaczy jeśli macie na przykład szerokie okno, to wykonujecie sobie szerszą, jeśli macie węższe okno, wąską. I największy błąd, jaki możemy popełnić, to wykonać sobie na przykład taką dekorację powiedzmy szerokości pół metra, jeśli na przykład mamy okno szerokości 90 cm. Bierzcie pod uwagę również fakt, że będzie się o wiele fajniej taka dekoracja prezentowała, jeśli nie tylko zapełni nam to światło, tak jakby okna, światło szyby, tylko również będzie tam wychodziła te 2-3 cm, chociaż gdzieś jeszcze poza tą szerokość okna. To będzie dekoracja w miarę bezpieczna, dlatego że do jej wykonania oprócz gałązek, które raczej nie będą nam się, uderzając nawet delikatnie, jak gdyby się zdarzyło o okno. Zimą jest ten duży plus, że po prostu okien, niektóre okna praktycznie są w ogóle nieużywane, w sensie jakiegoś tam wietrzenia, a niektóre używane bardzo rzadko, więc to jest dekoracja bezpieczna. Nie ma obaw, że nawet posiadając jakieś dziecko w domu, że to się rozbije i stanie się jakaś krzywda, ktoś się pokaleczy, będzie to bardzo bezpieczna rzecz. Do tego będą nam potrzebne gwiazdki wiklinowe. Ja postanowiłam postawić na jeden element, nie stosując tutaj różnego rodzaju, jak już wspomniałam na początku, jakichś tam reniferków. Do tego nie dokładam żadnych kulek, niczego takiego. Jakiś mały wypadek w domu. Też nie mężczyzna naczynia zmywał. Słuchajcie, potrzebne nam są wiklinowe gwiazdki. Ja mam tutaj akurat gwiazdki, nazwałabym je takie 3D, one są wypukłe i one są bardzo, ja mam tutaj akurat je wykonane na bazie tak jakby kupne, gotowe. Na bazie tak jakby rusztowania z drucika grubszego troszkę, także są twarde, natomiast możecie kupić takie gwiazdki, one są owijane bardzo często nie tylko wikliną, rafią, ratanem, w różny sposób umacniane, ale są też płaskie, ale płaskie całkiem gwiazdki przyniosą Wam prawdopodobnie taki sam efekt właśnie końcowy wykonania tej, jak już ta dekoracja cała będzie wykonana. Także wizualnie powinno się to prezentować również bardzo fajnie. Gwiazdki, gałązki, co dalej? Możemy zastosować tutaj rafię jako element taki, którym będziemy przywiązywać, z tym, że rafia jest troszeczkę ciężkim takim produktem, więc jeśli zakupicie sobie taką rafię, to będzie rafia plastikowa, przeważnie ona jest taka dostępna w dużych rolkach, ja mam tu końcówkę. Możecie ją drzeć sobie na kawałki, ale te kawałeczki troszkę wydają mi się i tak ciężkie pomimo wszystko, z tym, że to pokazuje ciężkie, dlatego że one są tak jakby no, przytłaczające w stosunku do tej całej gwiazdki. Gwiazdka jest nieduża, gałązki są lelawe, delikatne, więc musimy sobie zastosować coś delikatniejszego. To jest jedynie alternatywnie dla Was, czyli rafia alternatywa, jeśli nie dostaniecie sznurka takiego papierowego. Natomiast ja tutaj mam taki sznurek papierowy. Bardzo niedrogi produkt, kupowany w takich paczuszkach. Nie wiem, ile tutaj jest metrów, bo tutaj, tak jak widzicie, jest to tak tani produkt, że nawet nikomu się nie chciało wydrukować metki na to. W związku z czym nie jestem Wam w stanie udzielić takich szczegółowych informacji, ale dostępny na giełdzie florystycznej, myślę, że w sklepach papierniczych albo takich sklepach dla plastyków na przykład również. Taki sznurek papierowy nie jest niestety dostępny w kolorze śmietankowym, tylko już później wpadającym w cappuccino, więc jeśli na przykład chcielibyście zastosować sobie dekorację, powiedzmy w kolorze brązowym, jako dodatek do tego kremu, do tej śmietanki, no to stosujemy wtedy zdecydowanie sznurek cappuccino. Natomiast jeśli ewentualnie, tak jak ja tutaj chcę wykonać dekorację przy użyciu koloru czerwonego, to stosuję ten kolor biały, on nam się tutaj zgubi pomiędzy tymi elementami czerwonymi.
Przechodząc dalej do rzeczy. Ten szkielet jakby mamy przygotowany, do tego szkieletu przywiązujemy sobie gałązki i tak jak wspomniałam na początku, ja myślę, że ja użyję sobie tutaj dwie, góra trzy gałązki. W dowolny sposób je sobie tutaj układacie, byle były tak ułożone, żeby dało się je fajnie i delikatnie stosunkowo przywiązać sznurkiem, żeby nie trzeba było bardzo kombinować. Dekoracja będzie lekka. Nie ma potrzeby takiej, żeby tutaj bardzo mocno to jakoś tam zawijać, owijać, umacniać czymś, ponieważ takie gwiazdki są lekkie, więc nie ma potrzeby po prostu, żeby to dźwigało ciężary. Ciężaru wydźwigać nie będzie. Ja tutaj ułożę jeszcze trzecią taką gałązkę, tylko tak typowo dla ozdoby. I dwie gałązki tutaj ułożyłam, tak jak widzicie, one mi troszeczkę wychodzą poza szerokość tej gałązki najgrubszej. I to związujemy jedynie właśnie tylko tym sznurkiem. Staramy się to zawiązać gdzieś w miejscach już takich, w które miejsca będą stanowiły taki zaczep, tak? Czyli musimy sobie w dwóch miejscach zastosować takie jakby zaczepy, za które po prostu to już powiesimy do okna. Szkoda by było tutaj bruździć, że tak powiem. Bruździć na zasadzie takiej, żeby to wiązać w kilku miejscach innych, później ewentualnie w innym miejscu jeszcze mocować na sznurek po to, żeby dowiązać do karnisza, czy gdzieś tam do jakichś tam haczyków pod sufitem na przykład, dlatego staramy się to robić już tak przemyślanie. Sznurka ucinacie sobie dowolnie, tutaj nie jestem w stanie podać, dlatego że to za każdym razem indywidualnie zależy od Was, jak to sobie będziecie tam wiązać, jak będziecie to chcieli sobie wszystko tam ewentualnie na długości zastosować i tak dalej. Ja owinę to dla pewności. Natomiast tutaj w tym miejscu również zastosujemy jeszcze taką formę dekoracyjną, przykleimy jedną gwiazdkę, za dużo mam tych rzeczy na stole zdecydowanie, stwórzcie sobie trochę bardziej komfortowe warunki pracy, żeby Wam nic nie przeszkadzało. Ja zwiążę w tym miejscu, gdzie to było klejone, żeby zatuszować jak najbardziej właśnie to klejenie i automatycznie zostawiając również miejsce tutaj długość tego sznurka taką, żeby przywiązać to właśnie do karnisza. Spokojnie to zawiązujecie sobie, spokojnie, dlatego że jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Ja już się niejednokrotnie o tym przekonałam, że czym bardziej się spieszę, tym wolniej mi to niestety idzie, bo te rzeczy mi się rozchodzą na boki i po prostu nie fajnie mi się to robi. Nie wiem, czy nie wymienię sobie jedną gałązkę, spróbuję wymienić, dlatego że ta gałązka ma fajniejsze w kształcie jest, a tutaj akurat zastosowałam taką grubszą gałązkę, ona mi nie da takiego fajnego efektu delikatności. Tutaj mam tą drugą gałązkę, troszeczkę delikatniejszą i ta trzecia i one wszystkie będą związane razem ze sobą, również w miejscu tutaj tego klejenia. Oczywiście, tak jak na podstawie innych filmów już wiem, że ja coś tam wykonuję, pokazuję Wam, Wy to traktujecie jako taką swoistego rodzaju inspirację, natomiast później wykonujecie różnego rodzaju, w pozytywnym oczywiście słowa znaczeniu, wariacje na ten temat, czyli jeśli wykonacie sobie na przykład taką dekorację do powieszenia na oknie, to również się nią pochwalcie, być może zarazicie akurat taką wersją, a nie inną, innych oglądających nas Państwa, bo Państwo nie rozpytają, ale również sami widzę, odpowiadają sobie na pytania. Ostatnio nie odpowiadałam na zbyt wiele pytań ze względu na fakt, że coś się stało z ustawieniami w YouTubie i przestał mi przesyłać Wasze komentarze, ale to dosłownie była kwestia 2-3 dni. Dzisiaj starałam się rano nadrobić wszelkie zaległości. Jeśli czegoś mi się nie udało, to wybaczcie, ale zasypujecie mnie nowymi pomysłami, z czego bardzo się cieszę. Mamy zrobioną taką bazę. Tak jak widzicie, te gałązki, na przykład tutaj się nie obawiajcie, że one się nie łączą. To nie jest nic, co nam zaszkodzić miałoby potem w jakikolwiek sposób. To jest po prostu rzecz, którą potem wyregulujemy sobie, dlatego że jeszcze nadal będziemy dowiązywać elementy dekoracyjne, które również spowodują łączenie tego. I teraz tak, ja już tutaj przygotowałam sobie oczywiście, żeby troszeczkę szybciej mi to poszło. Przygotowałam sobie tutaj już takie gwiazdki gotowe. Gwiazdka gotowa wygląda, właśnie jest w takiej formie, czyli ma zastosowane te wszystkie elementy, o których mówiłam na początku, jakby obowiązkowe, tradycyjne w stylu norweskim. Mamy tak wstążkę, mamy wkrateczkę. Do tego dołożyłam kilka takich najbardziej możliwie stylizowanych jarzębinek, niby takich sztucznych. To są jarzębinki oczywiście ze styropianu, kulki styropianowe, ale one są mocno utwardzane akurat i one tak złudnie przypominają rzeczywiście żywą jarzębinę, taką oszronioną zimową. I taka gwiazdka to jest element dekoracyjny.
rodziny. Ja takich gwiazdek mam przygotowanych kilkanaście, aczkolwiek myślę, że do tej girlandki, którą Wam zaprezentuję, użyję ich dosłownie 5 lub 7. Już Wam pokażę teraz, jak to robimy. Tasiemkę, najlepiej jest zaopatrzyć się w tasiemkę. Tasiemki mamy różnego rodzaju, atłasowe, jednostronne i tak dalej. Ja tutaj proponuję Wam zakupić sobie taką rolkę tasiemki dwustronnej. To znaczy chodzi o to, żeby z dwóch stron była taka sama forma, taka krateczka, nie będziecie mieć żadnego problemu z zawiązaniem kokardki. I kokardkę do każdej takiej gwiazdki wykonujecie jedną kokardkę. Niedużą, bo kokarda nie może być większa od gwiazdki. Paradoksalnie jest tak, że niektórym osobom na przykład wydaje się, że czym większa kokarda, tym większa dekoracja. Kiepsko będzie się to prezentowało, dlatego że będą widoczne same kokardy. A tak jak widzicie na tym przykładzie, kolor czerwony jest na tyle dominującym kolorem, jeśli ktoś na przykład jeszcze tego nie wie, myślę, że wiele osób wie, ale mocne kolory są na tyle dominujące, że czasami wystarczy jeden malutki akcencik i to będzie bardziej widoczne niż cała pozostała część, więc tutaj z tego wszystkiego najmniej jest widoczna i tak ta gwiazdka. Kokardkę wiążemy malutką, tak jak wiążemy sznurówkę, nie ma tutaj żadnej jakiejś tam szczególnej metody zawiązywania jej. I ja to, co ja polecam zawsze, czyli przycinamy sobie po skosie końcówki kokardki. Powtórzę po raz tysięczny chyba, podczas wykonywania swojej dekoracji, nie jest to produkt chiński. W związku z tym nie ma co oczekiwać, że te wszystkie kokardki będą idealne. Przepraszam, ale włączam teraz pistolet. Wykonanie takiej dekoracji najszybciej Wam pójdzie, jeśli będziecie ją wykonywać hurtowo, taśmowo, na zasadzie takiej, że po prostu przygotowujemy sobie oddzielnie gwiazdki, oddzielnie kokardki, później to wszystko naraz sobie przyklejamy. Ja pistolet celowo wyłączyłam, nie chciałam, żeby był nagrzany, bo w międzyczasie tutaj robiąc, podpowiem Wam, że osoby, które często pracują na przykład z pistoletem, wiedzą o tym na pewno, natomiast osoby, które nie mają zbyt często do czynienia, może to będzie dla Was taka cenna podpowiedź, jeśli robicie dużo rzeczy na przykład. Jeśli chcecie przykleić coś i macie klej nagrzany na maksa pistolet, on po prostu cały czas pracuje. Klej jest na tyle gorący, że on też bardzo wolno zastyga. Znaczy bardzo wolno. No o ile można powiedzieć tam, że kwestia tam powiedzmy 2-3 minut, to jest wolno. No ale czasami jak wykonuje się takich gwiazdek dużo, to jest to jednak wolno, żeby każdą taką formę dekoracyjną trzymać, uważać, żeby się nie oparzyć i tak dalej. Dlatego taki pistolet jak się nagrzeje, wyłączamy sobie i ten klej troszeczkę się ochładza i jak on się ochłodzi, to wtedy powoduje, że szybciej nam się po prostu ścina tutaj i nie mam tego problemu, że musimy na przykład trzymać przez kilka minut i parzyć sobie palce. Za podpowiedzi odnośnie naparstków zabezpieczających bardzo Wam serdecznie dziękuję, kochani, bo na pewno mi się przydadzą, zamówię. Nie jestem w stanie z wszystkich stron, które mi podesłaliście, zamówić, bo nie stać mnie na to, żeby zakupić aż tyle naparstków, ale na pewno z jakiegoś skorzystam. Tutaj, tak jak zauważyliście, w międzyczasie przewlekłam sznurek. Na samej końcówce zawsze w takich plecionych gwiazdeczkach są różnego rodzaju prześwity. Te gwiazdki nigdy nie są idealnie tak zaplecione, żeby nie dało się przebić ze sznurkiem. Jeśli nie da się przebić, to ostatecznie można przewlec po prostu igłą, jakąś większą, ewentualnie przykleić. Przepraszam. Na samym czubku staram się w miejscu, gdzie jest ten sznurek, przewleczony mniej więcej, przykleić kokardkę. Zobaczcie, wygląda to tak. Po to też, żeby ten sznureczek też troszeczkę tak zabezpieczyć, żeby on nam się nie przesuwał na wszystkie strony. I w ten oto sposób już mamy część zrobionej dekoracji. Teraz jeszcze szybciutko sobie włożymy te sztuczne takie jakby jarzębinki. Jarzębinki przyszronione, co zaznaczyłam na początku. Podoba mi się to słowo, bo kojarzy się bardzo fajnie z pozytywną zimą. Nie jakąś taką mroźną, nieprzyjemną, tylko z taką pozytywną i mam nadzieję, i czego Wam również życzę, że w tym roku będziemy mieli taką właśnie pozytywną, przyszronioną zimę. Takie jarzębinki często są właśnie tak niestety poszczepiane, natomiast tutaj jak na przykład rozerwiecie je jedną od drugiej, oderwiecie, to nie będzie zauważalne, dlatego że sobie to zaraz tutaj fajnie przykleimy. One bardzo często są mocowane na drucikach, więc ja te druciki po prostu zaginam, tworząc w dowolny sposób własny zupełnie pomysł sobie stwórzcie na to, jak te wszystkie trzy jarzębinki ze sobą szczepić i wkładam w jedną z dziurek, która wydaje mi się akurat, że w tym miejscu one się będą fajnie prezentowały, więc końcówka idzie do środka, natomiast tutaj kapiemy sobie pod spód kropelką kleju, żeby jarzębinki przyczepiły się do kokardki, do gwiazdki. I w ten sposób macie taki gotowy element dekoracyjny.
chcę zaznaczyć, że ten element dekoracyjny to jest taka zawieszka, która przyda nam się tutaj do tej dekoracji. Za chwileczkę ją już będziemy kończyć. Natomiast, kochani, taki element możecie sobie powiesić gdzieś tam w rogu lustra, na przedpokoju, w różnych miejscach. Jeśli na przykład kupicie sobie takich gwiazdek 20-30 za jednym zamachem, też oszczędzając oczywiście, no bo hurtowy zakup, większe paczki, do tego te jarzębinki, do tego rolka wstążki, to możecie naprawdę cały dom sobie udekorować przy pomocy takiej bardzo ograniczonej ilości elementów dekoracyjnych. Natomiast będzie się to efektownie prezentowało, bo wtedy macie ten motyw przewodni, czyli kolor czerwony, krateczka, jarzębinka, to będą Wasze na przykład motywy przewodnie i wtedy starajcie się, żeby one konsekwentnie znalazły się w wielu miejscach w Waszym domu. Taka zawieszka nadaje się również do powieszenia na choince zamiast bombki, nadaje się do powieszenia na drzwiach, w rogu każdego okna, na przykład w innych pomieszczeniach, bo nie sposób taką dekorację na przykład robić do każdego okna. Chyba że jesteście ambitni, macie dużo czasu, to możecie oczywiście wykonywać dowolnie i sobie tam życzycie, ale tak jak podpowiadam, można ją zastosować w wielu, wielu miejscach. Teraz, kochani, układamy sobie następny jakby proces, że tak powiem, zrobienia tej dekoracji. Układamy sobie te gwiazdeczki przygotowane już na tych sznurkach. Sznurki ja sobie tnę zupełnie tak dowolnie, na oko całkiem, dlatego że później i tak będę je tutaj właśnie przywiązywała. I dopiero przywiązując będę sobie tworzyła taką mniej więcej formę po prostu, znaczy będę wtedy dopiero dostosowywała jakby długość tych tasiemek. Zobaczcie, ja to układam sobie mniej więcej tak przed sobą, najpierw na stole, żeby mi się to ułożyło jakoś sensownie. Staram się to robić tak, żeby mniej więcej zachować tą samą szerokość, zachowujcie pomiędzy tutaj sznureczkami, czyli pomiędzy gwiazdkami zachowujcie te same odległości. Fajnie jest zacząć sobie od środka, natomiast później możecie sobie to symetrycznie robić, nieregularnie, na zasadzie na przykład zygzaka, ja to właśnie zaraz zrobię, natomiast możecie sobie robić niesymetrycznie, zupełnie chaotycznie, na różnej wysokości, na różnej szerokości, co będziecie widzieć właśnie przy okazji wykonania tej bardzo ekstrawaganckiej dekoracji Waszego okna. Waszego? Mojego na pewno. Natomiast czy Waszego, to się okaże, czy się Wam spodoba ta ekstrawagancka forma w dekoracji, aczkolwiek ją będziemy pokazywać dopiero jutro. Wiecie co, ja teraz, żeby nie przedłużać, pokażę Wam to wykonane z 5 gwiazdek, ok? Zobaczcie, jak wygląda taka dekoracja wykonana z 5 gwiazdek, natomiast Wy będziecie sobie ją potem poszerzać dowolnie. I teraz co najważniejsze? Teraz najważniejsze jest to, żeby te gwiazdki przywiązać. Musimy liczyć się z faktem, że to nam się wszystko troszeczkę chwieje i troszeczkę rusza, więc zawiązujemy sobie po prostu tutaj zwyczajnie na supełek, starając się utrzymać tą samą wysokość, czyli naciągamy sobie mniej więcej sznureczek na tą wysokość, na jakiej chcemy to zawiesić. Ja się dzisiaj za bardzo nie śmieję, bo postanowiłam, że dzisiaj będę skoncentrowana na tym, co robię. Może mi to po prostu szybciej pójdzie. Widzicie, bo to jest taki element dekoracyjny, który jest po prostu upierdliwy. On nie jest w żaden sposób kłopotliwy, jest po prostu zwyczajnie upierdliwy, dlatego że nam się to wszystko przesuwa. I to przesuwanie nie jest fajne, bo czasami jeden centymetr może spowodować przesunięcia, że po prostu ten efekt dla nas nie będzie zadowalający, czyli nie taki, jakiego oczekiwaliśmy. Mój pistolet już się chyba za mocno nagrzał, także już tutaj jakby przewidując, co będę dalej robiła, pistolet odłączam. Ta akurat gwiazdka mi fajnie wypadnie w tym miejscu, gdzie właśnie mam związane gałązki ze sobą. Potem przy przecinaniu tych sznurków należy pilnować tego, żeby się nie pogubić, żeby nie przyciąć na przykład sznurka, który ma służyć do przywiązania do okna tej dekoracji, zamiast na przykład przyciąć końcówek tylko sznureczka, który trzyma gwiazdkę. Przy okazji też chciałam Was zaprosić, tutaj przy każdej gwiazdce wykonujemy dokładnie w taki sam proces jakby tej pracy. Przy okazji chciałam Was zaprosić na następny i następny filmik, czyli będą dwa filmiki, w którym Wam pokażę, trzymając się cały czas tej samej stylistyki, właśnie tej takiej typowo skandynawskiej. Chciałam Wam pokazać, jak wykonać sobie bardzo prosto przy użyciu dokładnie tych samych elementów, czyli przygotowujecie sobie te same elementy, jedynie nam tam dojdą świece i jedynie dojdą, no takie drobiażdżki, to zobaczycie zresztą na filmie, stosunkowo niedrogie, aczkolwiek bardzo efektowne, praktyczne i modne obecnie. I przy użyciu tych samych elementów wykonamy sobie zarówno stroik do powieszenia na drzwi, wejściowe na przykład do domu, czyli ten tak zwany wianuszek, może nie bardzo tradycyjny, ale również
w tej stylistyce. Natomiast wykonamy sobie również stroik ze świecami, który może się znaleźć na Waszym stole, na przykład wigilijnym, bądź ewentualnie gdzieś tam w innej części Waszego mieszkania. Trzy są zawiązane. Tak jak wspomniałam, robota bardzo przyjemna, acz upierdliwa. Osobiście wolę wykonywać rzeczy, którymi się nie przemieszczają, czyli wolę mieć kontrolę nad tym, co robię. Tutaj trudno o kontrolę. Można by było próbować najpierw przywiązywać na przykład sznurek, ewentualnie. Natomiast później, najpierw go przyklejać, później go przywiązywać. No ale nie wiem, czy by to dało taki efekt, jakiego oczekujemy. Dlatego najpierw wiążemy, a później ewentualnie będziemy wprowadzać sobie jakieś takie korekty jeszcze. Delikatne, ale myślę, że tutaj nie będzie jakoś tak wiele potrzeby. I ostatnia nam została do zawiązania. Tamte już widzę, że troszeczkę przesunę w bok zaraz, ale dlatego właśnie, że sznurek jest nieprzyklejony, tak jak widzicie, to pozwala, daje mi to tą możliwość, że mogę sobie ewentualnie jeszcze te gwiazdki właśnie w bok przesunąć. Mogę sobie też skrócić tutaj na długości, żeby to fajniej wyglądało. W ten sposób. Przesunąć na długości, żeby właśnie zabezpieczyć sobie to miejsce, w którym będziemy, które mamy sklejone, żeby po prostu je zatuszować. Tutaj tych sznureczków w tym miejscu akurat nam się zrobiło troszkę dużo. I teraz tak, nie zważając na to, że na przykład jest to supełek troszkę na górze, czy na dole, czy tam, gdzie on sobie jest, zalewamy to klejem, zważając jedynie na fakt, że ma być to prosto, ma nam się trzymać gwiazdka, czyli naciągamy sobie sznureczek po to, żeby ta gwiazdka właśnie nam fajnie prościutko zwisała i tutaj trzymamy przez chwilkę, klej już troszeczkę tak stężał, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby krócej trzymać. Tutaj również delikatnie gdzieś tam damy taką kropelkę kleju. Tego się nie obawiajcie, dlatego że ewentualnie jeśli Wam naprawdę będzie bruździł wizualnie ten klej, to możecie sobie to zatuszować je zaraz jakąś tam formą, delikatną dekorację. Ja Wam właśnie nawet pokażę zaraz jaką. W ten sam też sposób mniej więcej szczepimy ze sobą już troszeczkę jeszcze te gałązki i wtedy mamy taką jakby bardziej pewność, że one się nam nie będą rozchodziły jakoś nieładnie. Mniej więcej mamy to wszystko przyklejone i teraz tak, trzy takie gwiazdeczki przygotowałam sobie, ponieważ chciałabym wykończyć górą tą gałązkę, która sama z siebie no jest efektowna, ale tutaj została troszeczkę jakby przytłamszona przez te sznurki różnego rodzaju, więc tutaj wykorzystam jedną z tych gwiazdek jeszcze, bo tutaj mam dwie przygotowane, widzę. I te gwiazdeczki bardzo regularnie teraz przykleimy sobie tak. Jedną przykleimy w tym miejscu, tylko kleju ładujemy tutaj dosyć konkretnie, żeby to się trzymało. I tą przykleimy gwiazdkę jedną w tym miejscu, gdzie właśnie mamy przyklejone te sznurki do zawiązania. Jest ich tam po prostu grubiej więcej i dlatego tutaj po prostu musimy to zatuszować. Tu nie mamy wyboru specjalnego. W międzyczasie będę trzymała w drugim miejscu drugą gwiazdkę, żeby było szybciej. Tutaj przyklejamy drugą gwiazdkę. Trochę cicho u mnie bez tej muzyki żadnej, bez tego podkładu, ale panie tam sugerowałyście Państwo, jak pytałam o muzykę, że jednak, żeby niekoniecznie, że może nie, ale może jednak przemyślmy tą kwestię, bo czasami naprawdę zapada taka cisza i ona jest dla Was być może jest taka błoga, bo przez chwilę możecie mnie nie słuchać, natomiast dla mnie jest ona taka troszeczkę męcząca, powiem szczerze. Także zastanowimy się nad faktem jednak wprowadzenia sobie muzyki do tych filmów instruktażowych, w których to po prostu będzie troszeczkę troszkę wolniej wykonujemy te poszczególne elementy, no szybciej się nie da. Też chciałam Wam od razu, trzymając te gwiazdki, zanim się przykleją, zaprosić Was też na filmy, które będą takie właśnie szybkie, czyli będą szły na przyspieszonym tempie, ze względu na fakt, że jeśli oglądaliście ze mną, towarzyszycie mi od samego początku, to o wielu technicznych sprawach już po prostu wiecie i tutaj nie ma potrzeby, żebym za każdym razem powtarzała Wam dokładnie to samo. W związku z tym chciałam Was zaprosić na filmy, w których pokażę Wam, jak zrobić właśnie wianki na drzwi w różnej stylistyce. Tylko te filmy będą szły na szybciutko. Ja po prostu będę pokazywała, jak zrobić, a Wy sami wyłapujecie sobie już elementy, które Wam będą potrzebne na temat kleju, pistoletów, tego wszystkiego, jakichś tam aplikatorków i tak dalej. Już dosyć dużo wiecie ode mnie, więc mam nadzieję, że ta wiedza będzie spożytkowana jak należy. Natomiast teraz czas goni, bo ten okres przedświąteczny w każdemu z nas daje się we znaki i ja wiem, że już teraz powoli mamy coraz mniej tego czasu na oglądanie filmów długich.
Dekoracja w zasadzie powiedziałabym, że jest skończona. Oprócz tego jeszcze, że chciałabym tutaj przyciąć właśnie te końcówki, które nie są mi potrzebne. I teraz właśnie uważamy na to, żeby nie poprzecinać sobie końcówek, które mają służyć temu, żeby przywiązać do karnisza sobie taką dekorację. Przycinamy sobie, zostawiając jednak taki margines, powiedzmy tam centymetra tego sznureczka. W tym miejscu pozwolę sobie zostawić, dlatego że teraz nie chciałabym tak chaotycznie tego przycinać, żeby później rzeczywiście nie było takiego efektu, że zabraknie mi sznurka, którym mogę to przywiązać. A jak już wiecie, te dekoracje wykorzystujemy później. Państwo sobie je zamawiacie, kupujecie, albo ewentualnie ja je po prostu później wykorzystuję dla własnych celów. Tutaj jeszcze jeden sznurek chyba do przycięcia też nadający się, tak. I zostały nam jeszcze tylko takie delikatne miejsca. Te dwa miejsca, gdzie była przyklejona właśnie tutaj te sznureczki, były pozostałe. Więc myślę, że tutaj spokojnie możemy przykleić sobie na przykład po takiej jednej tylko jarzębince, jako taki akcencik. Natomiast wy, jeśli macie życzenie, możecie sobie stworzyć nawet różnego rodzaju takie jakby, wiem, jakbym to mogła nazwać takiego różnego rodzaju strojki z tych jarzębinek. Jeśli będziecie mieli życzenie, możecie sobie nie minimalistycznie, tylko wręcz na bogato, na przykład całą taką gałąź tutaj na górze udekorować właśnie takimi jarzębinkami. Ale tutaj bym już wtedy Wam sugerowała, że możecie wprowadzić troszeczkę gałązki zielonej. Ta gałązka zielona troszeczkę Wam to wszystko ożywi. Przy tej wersji minimalistycznej jest to wystarczająca forma dekoracji. Jeśli będziecie chcieli bardzo sobie ubogacić, możemy ten karnisz nasz nazwać też girlandą, to wtedy musimy dodać jednak jakiś taki akcent zielony, żeby tego było bogato i więcej. Słuchajcie, kochani, z mojej strony to by było chyba wszystko. Teraz bym Wam chciała pokazać, jak to wygląda. Ja wiem, że efektu nie będzie takiego teraz, jak spodziewacie się, że możecie to zobaczyć w swoim oknie. Zakładając, że gwiazdeczki, ja to pokażę Wam tutaj z tyłu, bo spróbuję na czerwonym tle, dobrze? Patrzcie. Jeśli zakładacie, że gwiazdeczki, zakładamy, że gwiazdki były równo przyklejone, to one też się powinny nam tutaj równiutko, ładnie ułożyć na oknie. Będą się zresztą opierały troszeczkę, czy to o firankę, czy to o szybę, zobaczcie. I taka forma dekoracji, tam te zawieszki dwie będą nam służyły do tego, żeby to przyczepić sobie właśnie gdzieś pod karniszem. I wydaje mi się, że bardzo fajna, bardzo bezpieczna forma dekoracji. Przepraszam, że tak siedzę do Was trochę, staram się nie tyłem, a bokiem, zapraszając Was automatycznie na kolejny film w tej stylistyce. Natomiast to, jak wygląda ten karnisz powieszony rzeczywiście w oknie, zobaczycie oczywiście na zdjęciu wejściowym do filmu lub ewentualnie wrzucę linki z naszego fanpage'a, gdzie możecie zobaczyć już tak bardziej wykonane zdjęcie w formie profesjonalnej. Jeśli Wam się ta dekoracja spodobała, to bardzo serdecznie Was zapraszam do wykonania jej, bo jest ona naprawdę bardzo prosta. Możecie wprowadzić może inną kolorystykę, spróbujcie sobie na przykład zielenią, właśnie z tym brązem powiedzmy. Jedynie co, uważajcie, żeby Wam się tutaj nie ciągnęły te nitki. Ja się nieraz śmieję, że gdyby te nitki można było z nich zrobić sztuczną perukę, to byłabym bogata, bo jest tyle tych włosków z tego kleju sztucznego. Odkładam to, już Wam niezręcznie mi jest tak mówić. No i co, kochani, zapraszam Was na kolejny film. Dziękuję Wam, że cierpliwie nadal jesteście ze mną, że mnie nie zostawiacie, że jesteście dla mnie dużym wsparciem i że przysyłacie mi swoje prace. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne dekorady.